dobry, zespół Minimal. Dzisiaj jesteśmy na planie do teledysku pod tytułem Oddech Życia. Zapraszamy Was do oglądania Making Of. Witam serdecznie. Z tej strony rodzina Zuzi Opolskiej, naszej córeczki chorej na mukowiscydozę, która razem z nami, my z nią raczej toczymy walkę o życie, o zakup leków przyczynowych Kaftrio i Kalideko, które pozwalają jej żyć. Dzisiejszy klip kręcony jest pod Siemiatyczami w domu u księdza proboszcza prawosławnego. Twarzą tego teledysku jest piękna dziewczyna o imieniu Zuzia. Podziel się oddechem, nadzieję jej daj. Chcielibyśmy serdecznie zaprosić na klip, który jest specjalnie skonstruowany, wyreżyserowany i stworzony dla Zuzi, ale przede wszystkim również dlatego, żeby wszystkich zapoznać z mukowiscydozą, z tą chorobą i przede wszystkim dlatego, żebyśmy dzisiaj mogli prosić i marzyć o refundacji tego leku, który nie jest refundowany w Polsce. Być może dzięki temu, dzięki naszej walce, dzięki naszej rodzinie, która jest szczególną rodziną, bo jest rodziną księdza prawosławnego, nagłośnimy to i nasza historia posłuży do tego i ta piosenka, ten hymn cierpienia, możemy tak nazwać, posłuży do tego, że złamią się serca naszych rządzących, również serca producenta tego leku i doczekamy tego oddechu życia. Dzisiaj nagrywaliśmy scenki z życia Zuzi. Te scenki pokazywały, jak radzi ona sobie codziennie, jak zmaga się z chorobą, którą jest mukowiscydoza. Leki przyczynowe, które nie są refundowane w Polsce, Kaftrio i Kalideko, są to najbardziej innowacyjne i najlepsze leki na świecie. Niestety jest to lek, który kosztuje w Polsce miesięcznie 80 tysięcy złotych. Jest to modulator, który naprawia mukowiscydozę. Nie jest to lek, który likwiduje chorobę. Jest to lek, który silnie ją wyhamowuje do tego stopnia, że ta choroba staje się chorobą przewlekłą. Przechodzi ze stanu śmiertelnej choroby w chorobę przewlekłą. Stąd jest nasza walka. Też były pokazane scenki, jak robiło jej się słabo, co trzeba w tym momencie zrobić, jakie leki podać. Nadzieję jej daj. Zuzia jest dzieckiem najdłużej biorącym ten lek w Polsce. Ten lek zakupiliśmy dzięki Waszej ofiarności i dzisiejszy klip poświęcony naszej walce jest również naszym ukłonem, naszym podziękowaniem za pierwszą zbiórkę, którą organizowaliśmy w tamtym roku i również za tą, którą musieliśmy otworzyć po raz kolejny, gdyż kończą się leki. Zuzia ma leki tylko do połowy stycznia. Smutne jest dzień, straszna jest noc. Pokazane będą scenki dotyczące jej pasji. Gdy trzeba, to dalej już nie mamy pieniążków, dlatego musimy błagać Was o pomoc i finansową przede wszystkim, modlitewną i każdą inną, o zaprzyjaźnienie się z naszą Zuzią, z nami, dlatego że bez Waszej pomocy nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. W tym utworze chcieliśmy pokazać, jak ciężka jest walka rodziców z chorobą dziecka. Jaki to jest strach o każdy oddech.
Bardzo Was prosimy o wsparcie naszej walki i przekazanie Waszych darowizn na zbiórce Się Pomaga. Wystarczy, że wpiszecie Zuzia Opolska Się Pomaga i każdy trafi do życia naszej Zuzi i będzie mógł jej i nam pomóc. Dziękujemy bardzo za scenariusz dla Dominika Rakoczego, za bardzo profesjonalną obsługę dla Nikodema i Bereniki oraz podziękowania ekipie Rakoczy Film. Wszystkich fanów zapraszamy do oglądania i udostępniania naszej nowości pod tytułem Oddech Życia. Pozdrawiamy serdecznie zespół Minimal. Zapraszam Was serdecznie do oglądania teledysku z gościnnym udziałem zespołu Minimal. Zapraszam ja, Zuzia Opolska.